Serdecznie z dzisiejszym ekspertem Dariuszem Nowakiem, bo myśmy się, słuchajcie, strasznie zagadali o... Ja wam zdradzę, o czym rozmawiałem, bo to nie jest tak, bo zawsze z ekspertami widujemy się wcześniej. I zagadaliśmy się o koloseum ponieważ szukamy z Darkiem takiego koloseum, które by naprawdę było dość szczegółowym koloseum do wydruku na drukarce 3D, więc jeżeli ktoś gdzieś wie, spotkał i tak dalej, to wspomóżcie naszego eksperta jakiegoś dobrego linka do dobrej jakości plików, to jak najbardziej ku edukacji. Tak, bo Darek właśnie chciałby, słuchajcie, mieć wydrukowane koloseum. A ja tylko, słuchajcie, jak uruchamiam w międzyczasie live'a, to chciałem właśnie powiedzieć, że Darek ostatnio realizował. Dla mnie zdjęcia wydruku na konferencji w Radomiu, na której widzieliśmy właśnie ten weekend. I naprawdę, słuchajcie, zrobił fantastyczne zdjęcia moich wydruków, które mam pomalowane, zrobione, pięknie, przepięknie. A udarka na zdjęciach wyglądałem jeszcze lepiej niż na żywo. Dajcie znać tylko, słuchajcie, czy nas widać, czy nas słychać, i czy mogę Was zostawić z Darkiem, się no, opisze. Tak. Żeby nie Boże, gadamy sami do siebie, czy wszystko działa i ruszamy. Dobry wieczór, dzień dobry, witam serdecznie okay. na, na, na drugiej części webinarium poświęconych fotografii. Temat mega obszerny, mnóstwo informacji, sylwester. Bo zanim rozmawialiśmy o Koloseum, jeszcze rozmawialiśmy tak szybciutko o zagadnieniach, które dzisiaj będziemy. Poruszać i już domyślam się, że nie wszystko zdążymy przerobić, omówić. Dlatego będzie kolejna część, tak abyście byli zadowoleni, aby ta wiedza dotycząca podstaw fotografii była jak najlepsza, jak największa. Słuchajcie, ostatnio rozmawialiśmy sobie na temat sprzętu, sprzętu fotograficznego, dość ogólnie czyli co zostało zakupione w ramach laboratoriów przyszłości. Jakim sprzętem dysponujemy? Co mamy? Jakie obiektywy? Jak, on, jak one wyglądają? O, może żeby ostrość złapało o o oznaczeniach wstępnie obiektywów, o aparatach. Słuchajcie, to jest szkolny aparat, który został zakupiony w ramach laboratoriów przyszłości. Jest to Sony Alpha 6, 6400. Z obiektywem z nie stało ale zmiennym 18:105 i powiem Wam, że. O, tak spróbuję. O. Już na paru imprezach szkolnych wykonywałem nim zdjęcia. Nagrywaliśmy razem z uczniami filmy. Może nie jest to Sony Alfa 7, no bo. I pełna klatka, bardzo chciałbym taki mieć, ale budżet też mieliśmy ograniczony, ale spokojnie, słuchajcie, do warunki szkolne na reportaże szkolne yy, sprawdza się bardzo, bardzo dobrze. Jeżeli jeszcze umiecie i stosujecie postprodukcję, czyli yy, wywoływanie zdjęcia i potraficie yy, wyciągnąć pewne szczegóły, światło, kontrast, to na warunki szkolne jest to bardzo dobry sprzęt. No jak nawet tutaj zobaczycie, on ma. Możliwość nagrywania 4K. Ale dzisiaj, dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skupili na pewnych zagadnieniach, które mamy tutaj na kółeczku. I czy to będzie Sony, czy to będzie Słuchajcie Nikon, też ma pewne te same ustawienia. Nie mam ze sobą tutaj kanona. Może na następny webinar mi się uda jakąś starszą wersję kanona tutaj do Państwa przynieść, abyście też zobaczyli, jak to wygląda, jeśli chodzi o kanon. To jest Nikon D500. To jest najwyższy model, jeśli chodzi o niepełną klatkę, czyli tą mniejszą matrycę. No i tutaj, właśnie przyciski i guzikologia czymś, co dzisiaj będziemy się zajmować, i tak oczywiście pokrótce. Sprawdzimy, co i jak. Ale zanim przejdziemy do yy, praktyki, czyli bezpośredniego pokazywania tutaj sprzętu, chciałbym Państwu na chwilę udostępnić ekran i wskazać tutaj prezentację. Mam nadzieję, że widać. Okiem mentora, czyli poznaj swój aparat. Co dziś w menu. Guzikologia, czyli co gdzie, jak i po co. Tryby manual, z A, czyli z przesłoną, tryb preselekcją czasu, czyli MAPS i oczywiście autofocus. Te trzy rodzaje, te trzy takie zagadnienia. No i oczywiście trójkąt ekspozycji. Mam nadzieję, że wszystko uda nam się w pewien sposób wytłumaczyć, i ja rozumiem i zdaję sobie sprawę, że ta wiedza, teoria to jedno, a praktyka to drugie. I tak jak słynne takie powiedzenie fotograficzne, mówię, że pierwsze państwa 10 tysięcy zdjęć będzie do kosza, może nie dosłownie, to coś w tym jest. Trzeba po prostu robić zdjęcia w różnych warunkach, sprawdzać, jak to wychodzi. I wyciągać wnioski, i wyciągać yy odpowiednie yy szczegóły, umiejętności, co zadziałało w danych warunkach, a co nie zadziałało. I przechodzimy do elementów, czyli PSMA. Czyli co to jest? Jak Państwo spojrzą na swoje aparaty, to w większości aparatów będziemy mieli tutaj właśnie takie kółeczko z elementami do przestawiania. Rybów pracy aparatu. Domyślnie mamy oczywiście ustawione na auto. W większości aparatów jest to na zielony, zielony tryb. Tutaj akurat na zdjęciu mamy tryb biały. Ja jeszcze przełączę się teraz szybciutko do. Wyłączę ekran i tak, żebyście Państwo zobaczyli, jak to wygląda tutaj na tym aparacie szkolnym. Też mamy takie kółeczko. I mamy tryby. Manual, czyli wszystko, co będziemy robić, będziemy ustawiać sobie ręcznie. Mamy tryb S, A, P, Auto, i tutaj jeszcze dodatkowe funkcje, które możemy sobie ustawiać. Jedne odpowiadają za wideo, a drugie są takimi spersonalizowanymi funkcjami, które możemy sobie automatycznie ustawiać. Oczywiście, mamy też tutaj. Przyciski funkcyjne. Nie wiem, czy tutaj jest w tym sony, jeszcze przy obiektywie nie ma, ale ta cała guzikologia, którą mamy przed aparatem, też jest ważna i też postaramy się dzisiaj ją omówić. Bo z doświadczenia Państwu powiem: im bardziej, im lepiej znacie menu aparatu, czyli im szybciej się przestawiacie i robicie to automatycznie, tym większa jest Wasza koncentracja na zdjęciu, na kadrze i na całej przestrzeni, którą fotografujecie. Bo nic tak nie utrudnia pracy i nic tak nie stresuje fotografa, poza oczywiście nieudanym zdjęciem, jak coś wyskoczyło w menu, nie wiem gdzie to jest, jak to przełączyć. I druga sprawa, jak ustawić w aparacie pewną funkcję aby uzyskać odpowiedni efekt. Przejdźmy z powrotem do ekranu. I zacznijmy od P. Funkcja program. I słuchajcie, tekstu jest sporo, ale tutaj też będą się pojawiały pewne zagadnienia i pojęcia, które są specyficzne, jeśli chodzi o fotografię. Ale one będą się pojawiały bardzo często, więc jeżeli teraz ich nie ogarniecie, jeżeli teraz będą dla Was nowymi pojęciami, to później one staną się dość naturalnym elementem, językiem fotografa. Czy jak się spotyka dwóch fotografów, jakie masz u, czułość ISO, ustawiłeś balans bieli, z jakim, jaką przesłoną to zrobiłeś, z jakim prędkością i tak dalej, jaki, jaki czas. I zaczynamy właśnie od trybu P. Czyli ten tryb tak pozwoli nam na takie bezpośred... bezbolesne przejście z trybu zielonego. Tutaj tryb zielony mam na myśli, czyli ten tryb auto. Coraz więcej aparatów, coraz nowsze aparaty mają coraz lepsze algorytmy w trybie auto, ale nic nam nie zastąpi tego, żaden algorytm tego, co my jako fotografowie chcemy uzyskać. No, i kiedy nie, nie zaczniemy zmieniać ustawień, będzie działać to tak samo, ponieważ zarówno czas ekspozycji, jak i przesłona dobierana jest automatycznie czyli czas robienia zdjęcia, przesłonę, ekspozycję czyli naświetlenie zdjęcia aparat dobiera nam sam w sposób automatyczny, posługując się swoich algorytmów. W przeciwieństwie tutaj do trybu zielonego, czyli automatycznego, Mamy możliwość zmiany parametrów takich jak czułość ISO, czyli wielkość tego światła, które jest dawane na matryce, balans bieli oraz korektę ekspozycji, czyli możemy przyciemnić, podjaśnić zdjęcie. Dodatkowo mamy również możliwość prowadzenia korekt stosunku wartości przysłony do czasu naświetlania. Ale ważnym tutaj, tak jak napisałem, aspektem jest świadome użycie lampy błyskowej, bo o ile w trybie zielonym najczęściej lampa, jeżeli mamy wbudowaną, wyskakuje ona nam sama, gdy aparat uzna, że jest zbyt ciemno, a nie zawsze jest tak, że chcemy, żeby ta lampa była używana, to w trybie tutaj P to my musimy wymusić jej błysk, czyli to my decydujemy, kiedy stosujemy tą lampę błyskową, oraz jak ustawić tą czułość ISO. Kolejnym ważnym elementem, czyli kolejną funkcją jest A, czyli preselekcja przesłony. I słowo przesłona dość nie kojarzy się z literką A, ale mam nadzieję, że tutaj sylwek, jeśli chodzi o mój angielski, nie będzie zatykał uszu, bo odnosi się to słowo prawda do aperture, czyli z angielskiego przesłony. W kanonach i firmie Pentax, tak jak tutaj napisałem, zamiast literki A możecie mieć literkę AV. I w tym trybie aparat będzie dobierał za nas poprawną ekspozycję, czyli naświetlenie zdjęcia. Ale naszym zadaniem jest dobranie odpowiedniej wartości przysłony, czyli tego F. F2,8, F3,5, F11 i tak dalej, i tak dalej. I ja tu teraz tak czytam i napisałem: Jak wiadomo, słuchajcie, przysłona odpowiada za wpuszczanie światła na matrycę aparatu. Czyli to są takie malutkie, jakby to powiedzieć, no, zapomniałem wyrazu, takie, może znajdę przysłona w aparacie. Zdjęcie, żeby Państwu pokazać. O, to jest właśnie przysłona. Im mniejsza tutaj, ten otwór, tym mniej światła idzie na przysłonę. Im bardziej otwarta przysłona, tym więcej tego światła idzie na przysłonę. Czyli tak uproszczając, im wartość F2,8, czyli mała wartość liczbowa, pozwala na więcej światła do przysłony, natomiast F16, czyli tutaj F11, Mała wartość, mniej światła, a większa tutaj większa ilość, jeśli chodzi o stosunek F, czyli przysłony. I co za tym idzie, zmieniać się będzie głębia ostrości, jak również jakość generowanego obrazu. I drodzy Państwo, czym jest głębia ostrości? Pokażmy to sobie na naszym przykładzie. Tutaj już, o. Jak Państwo widzą, yy, zbapiemy ostrość na yy, baterii. Tutaj akurat jest przysłona F28 i wszystko za mną jest, prawda, takim blurem. O, autofocus jest o, Blurem roz, rozmyciem, tak? Czyli całe tło za mną jest. Lekko rozmyte. Im bardziej zwiększałbym przesłonę, czyli podnosił to F, F3,5, F4, F11, to tłot za mną nie byłoby rozmyte, byłoby tutaj dość tak samo ostre jak ja na, na froncie. To jest właśnie ten efekt przesłony, który często widzimy na zdjęciach portretowych, szczególnie przyrobionych teleobiektywami. Dłuższym formatem, czyli jeżeli mamy nawet F18, to jest taka naprawdę już niska przesłona, gdzie mamy pięknie wyostrzoną postać, natomiast całe tło jest z tyłu zblurowane. Tak działa przysłona. Ale problem polega na tym, że im większa przesłona, czyli jeżeli będziemy zwiększać F, to musimy czas pracy, czyli czas otwarcia migawki, także musimy Zwiększyć. A co za tym idzie, im bardziej zwiększamy czas migawki, czyli prędkość otwierania i zamykania migawki, tym ona jest bardziej podatna na wstrząsy. Bardzo łatwo to można zastosować w architekturze, kiedy robimy zdjęcia sali gimnastycznej, szkoły, obiektu, i chcemy, żeby każdy element był tej sali ostry, czyli te krzesła gdzieś daleko i Zarówno pierwszy plan, no to w fotografii ustawimy F11, F10. Ale musimy wykonać zdjęcia przede wszystkim na statywie, bo choćbyśmy nie wiem, jak mieli wyrobioną rękę, jakbyśmy bardzo dobrze trzymali aparat i mimo, że aparat będzie miał i obiektyw w sobie stabilizację obrazu, czyli żeby się nie trząsł, to jak wykonamy zdjęcia na dłuższym czasie i tak te drgania wystąpią. Dlatego właśnie bardzo ważne jest używanie w takiej fotografii statywu. Przejdźmy do kolejnego zagadnienia. Idźmy sobie tutaj dalej. Nie wgłębiając się tak jeszcze w szczegóły, tak jak wspomniałem, im niższa wartość podana przy ogniskowej obiektywu, tym obiektyw jest jaśniejszy. Wiele tutaj obiektywów ma podany zakres wartości przysłony i w podstawowych obiektywach 18,55 ich wynosi F3,5 do F5,6. Słuchajcie, to jest ta wartość, jeżeli zobaczycie na obiektywie F3,5 do 56 to jest ta wartość przysłony, czyli ta przysłona jest oznaczana literką F. Jeżeli macie. Wasze aparaty teraz przy sobie bądź e, będziecie możliwości, to spójrzcie na obiektywy, e, w jakiej wartości tutaj e, m, mogą robić zdjęcia, i od razu powiem, że im e, na przykład F18 stałka, albo F28, e, czy na przykład, jeżeli bierzemy sobie teleobiektyw. E, F28 70-200 mm, czyli ogniskowa. Ja jeszcze tutaj się przełączę na podgląd. Zobaczcie Państwo, mamy tutaj teleobiektyw. On jest w wersji SP, czyli sportowej. O, tak chciałem, żeby to światło. I tutaj mamy podane F28, czyli F28 i jakbym chciał, żeby ten teleobiektyw miał F2, F18, to po pierwsze, byłby dużo większy i zdecydowanie droższy. I trzeba to wziąć pod uwagę. Na pewno jak zastanawialiście się przy zakupie obiektów w laboratoriach przyszłości, że dobry obiektyw, na przykład firmy Sigma ART przy 28 przy 1,8. To są drogie obiektywy, ale dobre body, czyli ta podstawa aparatu, ta część tutaj plus obiektyw bardzo dobry obiektyw robią naprawdę świetną robotę, jeśli chodzi o zdjęcia. No nie zastępują nam fotografa i tego co robimy, ale jakość wykonywanych technicznie zdjęć jest z dużą różnicą. No i oczywiście pozwalają wykonać zdjęcia w różnych trudniejszych warunkach. Kolejnym elementem jest literka S, czyli preselekcja czasu naświetlania. To jest moment, w którym migawka, czyli nasz, nasz aparat, jest, jest otwarty. Czyli ten, ta przesłona jest otwarta i wpada do niej światło. I to się robi oznaczeniami jednej części sekundy. I już tutaj Państwu pokazuję. Czyli S znajduje swoje wyjaśnienie w języku angielskim, czyli Shutter oznacza migawkę w aparacie. I także możemy się tutaj spotkać z określeniem TV, czyli Time Variable. W przypadku, podobnie jak w trybie A, aparat nadal czuwa nad poprawną ekspozycją, czyli naświetleniem obrazu. Natomiast do fotografowania, do fotografa należy wybranie odpowiedniego czasu naświetlania. I to jest też jeden z elementów trójkąta ekspozycji, o którym jeszcze będziemy mówić: czyli czas naświetlania będzie odpowiadał przede wszystkim za zamrożenie ruchu na zdjęciu zarówno ruchu obiektów poruszających się w fotografowanej scenie, naszej ręki, w której trzymamy aparat samochodu, który się będzie poruszał i tutaj następuje pewna odwrotność ogniskowej, która mówi, że nieporuszone zdjęcia możemy uzyskać ustawiając czas naświetlania będący odwrotnością ogniskowej. Jak Państwo tutaj widzą mamy na przykład 1 dwusetna sekundy, Jedna sekundy, możemy też mieć 130 albo jedną 1250 sekundy, w której ta migawka robi zdjęcia. I poprawne ustawienie czasu pracy migawki jest uzależnione od tego, jakie zdjęcie chcemy wykonać, jaki rodzaj fotografii chcemy zrobić. Jeżeli będziemy robić, drodzy Państwo, zdjęcie. Na przykład, jadącego samochodu. Jesteśmy na jakimś drifcie i chcemy, żeby ten samochód został sfotografowany i w pewien sposób zamrożony, ale tło, które jest za nim, nadal się poruszało i żeby te koła były widać, że one są poruszane. To są te warunki, które pozwalają, że dane zdjęcie, na przykład, samochodu jadącego jest dobre. Bo oczywiście, jeżeli ustawimy wysoki czas migawki to zamrozimy i samochód, i całe otoczenie obok. To też się tyczy fotografii na przykład lotniczej zdjęć. Często spotyka się, że zrobiliśmy super zdjęcie samolotu, ale patrzymy, jego śmigła są zatrzymane, jego wirniki są zatrzymane. A cała yy, dobra fotografia lotnicza polega między innymi na tym, żeby pokazać, że te wirniki. Obracają się, i tutaj mamy zagadnienie czasu migawki. Trzeba tak odpowiednio ustawić ten czas migawki, aby zamrozić cały obiekt, ale też pokazać jego ruch. Tak samo z elementami, kiedy fotografujemy sport. Prędkość czasu migawki oraz prędkość autofokusu i spustu, którego używamy, ma duże znaczenie. Przejdźmy do następnego zagadnienia. manual to jest wspaniały tryb i tryb którego trzeba się nauczyć żeby te zdjęcia żebyśmy mieli może inaczej żebyśmy mieli pełną kontrolę nad tym co robimy i w trybie manual ustawiamy zarówno ISO ekspozycję czas oraz przysłonę. to jest Najtrudniejsza rzecz, jedna, może nie najtrudniejsza, ale jedna z trudnych rzeczy do nauczenia się, jeśli chodzi o fotografię, ale pozwala nam kontrolować to, kontrolować w pełni aparat i to, w jaki sposób chcemy wykonać zdjęcie, czyli od czułości ISO naświetlenia poprzez ekspozycję, czas i przysłone Te wszystkie parametry. Robiąc zdjęcie na przykład reportażu, jesteśmy na, jesteśmy na weselu, jesteśmy na chrzcie, akcja się bardzo szybko dzieje, ale na przykład w warunkach przestrzeni szkolnej, gdzie ten sprzęt będziecie Państwo używać, jeśli chodzi o laboratoria, mamy akademię, coś się bardzo szybko dzieje, to musimy szybko ogarniać to menu, szybko ogarniać i patrzeć na ten ekran, który nam pokazuje. Pewne wartości przysłony, pewne wartości ISO, które mamy ustawione, abyś, aby nasze zdjęcie było takie, jakie chcieliśmy zrobić, czyli, żeby nie było prześwietlone oraz żeby nie było niedoświetlone. Jeżeli zdjęcie jest niedoświetlone, no to jeszcze w postprodukcji, lekko podnosząc ekspozycję, czyli doświetlając, jesteśmy w stanie coś tam wyciągać. Natomiast jeżeli zdjęcie jest prześwietlone, czyli ma za dużo światła, czyli jest zbyt jasne, wprowadzają się biele, no to to są martwe piksele i no, już nic z tym nie zrobimy. Także czasem jest też taka zasada, czasem lekko nie doświetlić zdjęcie, żeby potem w postprodukcji tą ekspozycję wyciągnąć, niż prześwietlić, i żebyśmy no, to zdjęcie wyrzucili do kosza, bo nic, nic z niego nie zrobimy. Tak na początek, jak chciałbym, żebyście Państwo przez ten czas listopada do, do grudnia do kolejnego webinaru przetestowali swój aparat pod tymi czterema trybami, czyli P, S, A i M. I sprawdzili się, jak Państwu wychodzą te zdjęcia, czyli kiedy łatwiej jest państwu, na przykład robić zdjęcia z preselekcją czasu, albo może z, żeby aparat sam ustawiał tutaj przesłonę, albo może chcecie mieć całkowitą kontrolę nad zdjęciami, czyli chcecie odpowiednio ustawić ISO, przesłonę, czas ekspozycji i żeby ta kontrola była nad zdjęciem jak najbardziej, jak największa, a aparat był tylko tym elementem, który wam pomaga. W wykonaniu zdjęcia. Kolejnym zagadnieniem, które chciałbym tutaj Państwu dzisiaj poruszyć na dzisiejszym webinarium, jest trójkąt ekspozycji. To jest bardzo ważna taka zasada robienia zdjęć, która no, uzupełnia się. I czym jest trójkąt ekspozycji? To pojęcie opisujące zależność między czasem ekspozycji, Czyli tym S, przysłoną, czyli F, a czułością ISO. No i fajnie mamy pojęcia, ale co to oznacza w praktyce? Tak wygląda przykładowy trójkąt ekspozycji, w którym widzimy trzy wartości, o których wspomnieliśmy, czyli przysłonę, czas naświetlania oraz ISO. I patrząc na dole. Odnosząc się do wartości ISO, czyli czułości wpływanego światła na matrycę, mamy. Jeżeli zwiększamy ISO, czyli podnosimy wartość tego ISO, ten szum jest większy. Jeżeli zmniejszamy wartość ISO, ten szum będzie mniejszy. Za chwilę pokażę to Państwu, jak się przełączę tutaj aparatem, w, w praktyce, jak to będzie wyglądało. Kolejnym elementem jest przysłona, czyli to, o czym mówiliśmy, czyli ta głębia ostrości. Im przysłona jest większa, ta głębia ostrości, prawda, jest szersza. I ostatnim elementem, czyli mamy czas naświetlania. To jest to, o czym wspomniałem, czyli jeżeli zwiększymy, czyli tam, tą wartość 250, 1200, 861 sekundy, ten ruch będzie zamrożony. A jeżeli będziemy zmniejszać tą wartość czasu, to no ten ruch będzie bardziej rozmazany. I ekspozycja... To nic innego jak ilość światła, które rejestruje matryca naszego aparatu. Bo każdy aparat ma matrycę, na które wpada to światło i, to, i ta matryca rejestruje to, co tutaj to, co, te, to światło, które wpadło na tą matrycę. I dzięki odpowiedniemu dobraniu parametrów, czyli jasności zdjęcia będzie odpowiadała tutaj rzeczywistości. Dzisiaj, tak jak tutaj napisałem, każdy aparat ma. Tak zwany światłomierz, i on po, pozwala nam y, pokazać na takim wartości, która się czas zwiększa i zmniejsza, to y, natężenie tego światła. Im bliżej zera, tym ekspozycja jest poprawna. Co, tak jak wspomniałem, jeszcze parę lat temu było niemożliwe, trzeba było samemu ustawiać. Y, tutaj Czułość ISO to jest ten parametr, drodzy Państwo, który jest bardzo ważny w, w tym trójkącie ekspozycji. Pozwala, jak, jak pracuje matryca, ilość światła na naszy aparat. I kiedyś, jak starsi użytkownicy pamiętają, kupowało się klisze. No i klisza miała stałe ISO, czyli stały czas naświetlania, czyli 36 zdjęć, 24 i na przykład ISO 600 albo ISO 120, ISO 300. I nie byliśmy w stanie w czasie pracy tego zrobić, bo, no, bo yy, szpula dawała nam stałe ISO. Natomiast teraz na szczęście tą czułość możemy zwiększać od 100, nawet czasem jest mniej niż, jest low, do 32 tysięcy, nawet niekiedy jeszcze w górę, ale im większe ISO, to oczywiście więcej to zdjęcie, na przykład w warunkach nocnych, ciemnych rozszerzamy, ale ta ziarnistość obrazu staje się jeszcze większa. Szczególnie to widać na przykład, jeżeli będziecie robili zdjęcia wieczorem w półmroku, na przykład w kościołach. To są, jeżeli chcecie przetestować, drodzy Państwo, wasz aparat pod względem ISO, i kiedy te szumy są już takie nie do zniesienia, i kiedy ta matryca już nie daje rady, to zapraszam do jakiegoś kościoła, który jest średnio oświetlony, a większość lamp jest żółta. A ściany pochłaniają całe światło, które macie do dyspozycji w aparacie. I wtedy zobaczycie, jak ten aparat się sprawdza w tak trudnych warunkach. Zanim jeszcze przejdziemy, drodzy państwo, do ostrości, tutaj mamy taką infografikę, ale nie wiem, czy będzie dobrze widać, która pokazuje nam prawda rozmycie. Zobaczcie, jedna 8 tysięczna sekundy pozwala nam zamrozić biegacza. W miejscu. Natomiast 1,30 powoduje, że ten nasz biegacz jest rozmyty. Tak samo, jeśli mamy o przysłonę. F1,4 pozwala nam zobaczyć tutaj bezpośrednio na pierwszym planie osobę, natomiast na drugim, jak zwiększamy, to wtedy mamy więcej. Tutaj to tło będzie z tyłu rozmazane, osoba na pierwszym planie będzie widoczna, natomiast jeżeli będziemy zwiększać to wtedy wszystko, ale musimy wtedy pamiętać żeby że, że czas się zwiększa jeśli chodzi o czas migawki no i ISO im większe, im mniejsze ISO tym lepiej, ale to ISO stosujemy no, jak jest dobre światło światło naturalne bądź w stu, w światło studyjne czyli kiedy mamy odpowiednie warunki do fotografowania i to światło jest Niezmienne. Ja dla przykładu za chwilę przełączę się dla Państwa, jeśli chodzi tutaj o aparat, w tryb fotograficzny i od razu powiem, że wyświetlą się w niektórych miejscach pewne ikonki z informacją o tym, co aparat widzi i jak to funkcjonuje. Aparat, którym dla Państwa robię tutaj nagrywało, jest statyw, jak widzicie przede mną. Teraz jestem w trybie filmowania, ale już przełączam się na tryb zdjęć. O, Proszę mi powiedzieć, czy też macie odbicie lustrzane, czy widzicie normalnie? Bo ja tutaj widzę odbicie lustrzane. Nikt mi nie odpowiada. Dobrze. O, ktoś pisze. Normalnie, super. I słuchajcie. E oznacza, że nie mam karty włożonej. Nawet ten czerwona ikonka pokazuje, że karta nie jest włożona. No bo jestem podłączony pod HDMI, także tutaj nie ma problemu. Mam czułość ISO ustawione na automatyczne. Spróbuję przekręcić. Aparat i zobaczcie, o, to, to, jak się zmienia czułość ISO do 36 tysięcy, jak wpada ziarnistość. Aparat automatycznie nam zwiększył jasność, która do, doprowadzana jest do matrycy, ale zobaczcie, zwiększa też ziarnistość. Ja tutaj wyłapię ostrość. O, mamy już takie szumy. To jest przy przesłonie f 2,8 i 1.40. Jeżeli chciałbym teraz zrobić zdjęcie, no to na pewno wszystko by było poruszone. Tym przedostatnim elementem to jest rodzaj tutaj autofokusu. Może słuchajcie, ja postawię ten aparat i będzie. O, będzie lepiej może robię. Ten kabel HDMI nie będzie tak. Odjeżdżał. O. W ten sposób. Dobrze. Przełączmy się jeszcze teraz w tryb manualny. I w tej chwili, zobaczcie. W trybie manualnym zacznę sterować pewnymi ustawieniami aparatu. Co w tej chwili zrobiłem? Po Państwa prawej stronie, mojej lewej, tu zobaczyłem, czyli tutaj mamy. Ekspozycję. Widzicie Państwo, czy jest to, jak poruszam tutaj myszką, czy, czy po prostu ta myszka jest widoczna? Im zwiększam, im będę, tutaj, gdzie mamy takie zero po drugiej stronie tej wyświetlonej czerwonej karty, mamy taki plusik i minusik. Jak Państwo będą robić zdjęcia, to na pewno ten Korektę tej ekspozycji, tak żeby będziecie Państwo widzieć. Im będę zwiększał tą ekspozycję, to zdjęcie oczywiście będzie, zobaczcie Państwo, jaśniejsze. Ten algorytm, czyli ten czujnik światłomierza, pokazuje nam, że już zdjęcie będzie dość sporo prześwietlone, bo odbiega od tej wartości 0. My widzimy tutaj bezpośrednio na naszym monitorze, że jasność zdjęcia jest zdecydowanie zbyt wysoka od tego, co byśmy chcieli, ale mamy dość niskie ISO. Przysłone mamy na F2, zmienimy sobie na F28, a czas mamy tutaj 2,5. Zmniejszmy sobie ekspozycję tak, żeby ona była mniej więcej poprawna, czyli do zera. No i okazuje się, że tak. Słuchajcie, no ekspozycja jest ekspozycja jest fajnie, pięknie ustawiona. Czyli oj, zrobimy może jakiś obiekt, który byśmy robili zdjęcia. O. Ekspozycja jest fajnie ustawiona. O jeszcze może troszeczkę według pomiaru światła. Natomiast uważam, że Coś jeszcze tutaj brakuje, coś możemy zmienić. No i teraz zobaczcie Państwo, co się będzie działo, jak będę zwiększał wartość ISO. Czyli przytrzymuję sobie przycisk ISO, on tutaj się teraz na zielono podkreślił, i zobaczcie, Zwiększą wartość ISO, zdjęcie robi się jaśniejsze. Ale zwróćcie uwagę, że podnosi nam się ekspozycja. Czyli w warunkach nocnych, Super. O teraz. O. Doświetliliśmy sobie zdjęcie. No ISO 1250. No, ale ta ekspozycja zdecydowanie nam zrosła. Więc zmniejszam teraz z powrotem ekspozycję, ale zobaczcie, co się dzieje z czasem. Czas się zwiększa. W tej chwili aparat stoi na podłożu. Nic nie, nie jest oparty o żadne wstrząsy. Natomiast, jeżeli ja bym zrobił taki w tych warunkach chciał zrobić zdjęcie z tak zwanej ręki, to na pewno miałbym to poruszone ze względu, że to jest 1, 13 sekundy. O, tak wyglądało tutaj też pokazane autofokus. Zobaczmy, jak będzie wyglądało, jeżeli będę zwiększał przysłonę, czyli F zobaczcie, zwiększam przysłonę do F4 4,5 zdjęcie robi się coraz ciemniejsze. Czyli tak zwiększam głębi ostrości. No i patrz, zobaczmy też na ekspozycję. Ekspozycja, czyli znów jest zdjęcie niedoświetlone. Więc teraz muszę zwiększyć przycisk odpowiadający za ekspozycję. Czyli zobaczcie, zwiększam sobie. I zobaczcie, co się dzieje z czasem. Czas zwiększył się w, takiej, w takich ustawieniach. F28 jest jedna. 6, 6 tak 1,6 kliknijmy zdjęcie Już troszeczkę ta migawka dłużej chodziła Zwiększmy z przysłonę do F Maksymalnie tu będzie chyba F22 Zwiększmy ekspozycję I też zwróćcie uwagę Państwo co się stało tutaj z naszym tłem, jeśli chodzi o tył? Nie tylko mamy wyostrzony fragment statywu, ale jeszcze widzimy to, co się dzieje za. Kliknijmy sobie, zrobimy sobie zdjęcie. I zobaczcie. Kliknąłem robienie zdjęcia. I teraz aparat doprowadza zgodnie z tutaj czasem światło czyli naświetla nam zdjęcie. Takie zdjęcie przy takich ustawieniach poprawnie powinno być wykonane tylko wyłącznie właśnie na statywie bądź z podparciem. Jeżeli bym to zrobił z ręki na pewno byłoby to zdjęcie rozmazane poruszone. Nie nadawałoby się do niczego. Tak działa trójkąt ekspozycji i w czasie pracy, w czasie wykonywania zdjęć musimy te parametry, czyli zobaczcie teraz szybko, zobaczcie jaka wystąpiła ziarnistość przy stronie krzeseł. Ja jeszcze zwiększę tutaj ISO. Maksymalnie ten aparat pozwala na naprawdę bardzo wysokie parametry, jeśli chodzi o ISO. Tu już nie przychodzi do high. Ziarnistość mega. Zmniejszmy sobie ekspozycję. Zobaczcie, co się dzieje z czasem. 1.50, 1.80, 1 setna i gwarantuję wam, że jeżeli chcielibyście zrobić zdjęcie przy 1 setnej i f 9 i, i, i 3 jakiegoś obiektu, który będzie w ruchu, na pewno będzie po, na pewno on będzie poruszony. Zjedźmy do 2.8 i tutaj już też musimy, zobaczcie, zmniejszyć ekspozycję, ale zobaczcie, co się dzieje z czasem. Mamy jedną pięćsetną i czasami chcielibyśmy tak, żeby zmniejszyć czas, ale też wyrównać ekspozycję i żeby przysłona była, no ale niestety nie zawsze się to da, bo zwiększyliśmy ISO. I żeby zdjęcie było poprawnie Doświetlone i wyrównane, ISO i, i przesłone, musimy nad tymi trzema parametrami cały czas pracować i cały czas sprawdzać, jak one e, nam eksponują i doświetlają, pokazują zdjęcie. Ja zmniejszę tutaj sobie to ISO już do takich warunków ludzkich czyli ISO 1000. Słuchajcie, ISO 1000, 1200, 1600 to są takie wartości ISO, które przy matrycy pełnokladkowej, bo to też słuchajcie, zależy od matrycy i aparatu. Jeżeli macie tany aparat i będziecie podkręcać ISO, to ta duża ziarnistość nawet wystąpi na ISO 100, ISO 800. Dlatego też koszt aparatu wpływa na wartość matrycy wpływa na koszt aparatu, bo im większe ISO, tym większa przestrzeń światła wpadająca na matrycę. No ale ta matryca musi być automatycznie lepsza. Ja to, co tutaj Państwu teraz pokazuję, to jest Nikon z 6 II z matrycą pełnokratkową, która pozwala spokojnie, słuchajcie, podnieść mi ISO. Ja to sprawdziłem w warunkach roboczych, czyli jeżeli robię w bardzo ciężkich warunkach w kościele 2,5-3 tysiące, 3,5 to jest maksymalne ISO, które staram się wchodzić, jeśli chodzi o trudność warunków fotograficznych w kościele. Mówię tutaj bez lampy. Ale zobaczcie, co się dzieje. Wyrównałem sobie poprawnie teraz ekspozycję. Uważam, że ISO jest wystarczające, żeby ten obiekt doświetlić, mamy F28, ale zobaczcie, co się dzieje z czasem. Jest 1,40. Jeżeli mamy takie warunki, czy w kościele, czy w, w szkole, nie wyjdą wam zdjęcia, żeby one nie były poruszone, nieporuszone, jeżeli będziecie je robić z ręki. Jest to no, po prostu no, nie wiem, chyba, że macie naprawdę taką stabilizację w dłoniach, że żeby to wyszło. Dlatego z doświadczenia Państwu mówię, jaki jest czas najlepszy do, do tego, abyście mieli pewność, że zdjęcie, które wykonujecie jest nieporuszone i jest ostre. To jest od 1.250 w górę. Chyba, że mamy zamierzony efekt oczywiście, na przykład jak robicie zdjęcia nocą i widzicie takie że te samochody takie zostawiają smugę za sobą. No to wtedy oczywiście jedna 30, jedna 1,20 z dużą przysłoną, ale to jest już specyficzny, zamierzony efekt. Chyba, albo też, nie wiem, nocne zdjęcia gwiazd, kiedy widzimy, że te gwiazdy tak jakby się poruszały po firmamencie nieba. I zawsze starajcie się Państwo najpierw ustawić, przynajmniej ja tak robię, czas, czyli nie wiem, jestem na weselu, jestem. W jakimś, na jakimś evencie, w szkole mamy trudne warunki oświetleniowe, jest ciemno, albo jakiś jest mały punkt światła, najpierw ustalcie sobie czas, tak, żeby nie schodzić poniżej tej jednej 120, no to już naprawdę jest tak dobrze. Chociaż znam przypadki i są ludzie, którzy wiem, że wykonali przy jednej 80 też dobrze, dobrze doświetlone zdjęcie i nieporuszone, ale jest to trudne, bo większość będzie niestety. O tym, jak będziecie Państwo patrzeć w postprodukcji, będziecie Państwo dokonywani selekcji zdjęć, zobaczycie, że 90 będzie fajne zdjęcie, super kadr, świetne ujęcie, ale niestety jest poruszone. I tutaj dochodzimy do zagadnienia ostrości, czyli kiedy żeby zdjęcie było ostre, czyli żeby było wszystko widać to, co chcemy na tym zdjęciu. Jak leciutko tutaj przy tym aparacie akurat nacisnę spust migawki, to zobaczcie, te czerwone kwadraciki, prostokąty kwadraciki, pokazują, że y, gdzie jest łapana ostrość do tego zdjęcia. Ja mam ustawioną ostrość na AFC, czyli ostrość ciągłą, ale mogę tą ostrość oczywiście też przestawić. Ten czerwony obramowanie tutaj na... Aparacie, to na co widzicie, to pokazuje miejsca, w którym aparat będzie łapał ostrość. I oczywiście mogę też tutaj manualnie, ręcznie, zobaczcie, widzicie, pokazał się taki prostokąt, kwadracik, który będzie mi pokazywał, gdzie ja chcę tą ostrość złapać. Nie wiem, mamy na przykład zdjęcie na 11 listopada i tutaj powiedzmy, gdzie jest teraz statyw, stoi uczeń z flagą, a tam. Gdzie jest to krzesło, jest dyrektor, który przemawia. I to jest świetny kadr, ale chcielibyśmy, żeby był tylko i wyłącznie sfokusowany, czyli wyostrzony pan dyrektor. I tutaj to manualne ustawienie ostrości. Zobaczcie. Fajnie nam z tyłu wyostrzył. Pierwszy plan nam zblurował. I w ten sposób możemy zrobić. I tutaj zobaczcie, już zwiększam odruchowo ekspozycję. Patrzę sobie 1,13. No to nie są w ogóle parametry do dobrego zdjęcia, ale zobaczcie, mamy ostrość na, na tym tutaj z tyłu. Oczywiście mogę sobie przestawić z powrotem tu i mamy. Rodzaje ostrości i sposoby łapania ostrości to są też różnego rodzaju algorytmy, które aparaty mają wbudowane. Są bardziej rozbudowane aparaty które pozwalają łapać ostrość, na przykład bezpośrednio na oku i zobaczcie, pokażę wam przykład, jeśli chodzi o ostrość. Zacznijmy sobie od autofokus S i C. Jest w niektórych jeszcze aparatach jest A. C, czyli ciągły autofokus, czyli jakie leciutko Będę miał spust migawki, to ten aparat będzie mi cały czas łapał ostrość tego obiektu. S, czyli ten obiekt ostrość będzie pojedyncza, pojedyncza autofokus. W sytuacjach, kiedy na przykład robimy portret, kiedy obiekt się nie rusza, można spokojnie ten S stosować. To jest jedna rzecz. I druga, akurat w tym trybie, to są pola ostrości. Zobaczcie. Możemy sobie ustawić jednopolowy autofokus, czyli to będzie taka mała kropka, o, znaczy mały kwadracik, zobaczcie, to jest taki malutki szczegółik. I ilość poruszanych się tych szczegółów po ostrości zależy od aparatu, czy zależy od punktów ostrości, którym ten aparat ma wbudowany na matrycy. Zobaczcie, mogę sobie wyostrzyć tylko i wyłącznie ten fragment albo ten tutaj, ten szczegółik. Kolejnym elementem do łapania punktu ostrości jest z dynamicznym wyborem pola ostrości. Czyli tu już mamy, zobaczcie, większy zasięg sterowania ostrością, jeśli chodzi o aparat. I też poruszamy się po naszym, naszej matrycy, zaznaczając lekko spust migawki. Jakbym nacisnął drugi raz, to by było zdjęcie. Kolejnym elementem, który jest wbudowany akurat w tej wersji aparatu, to jest szerokie, wąskie, taki zakres pola fokusa. I zobaczcie, tu jest taki kwadrat szerszy, który będzie łapał ostrość w tym kwadracie i w innych elementach nie. Ale co jest ciekawe i co jest już. Słuchajcie, bardzo mega pracą sztucznej inteligencji w aparatach, w wyższych markach, to jest, że algorytm wykrywa oczy. Oczy, i tutaj mamy pole szerokości do ludzi, ale mamy także do zwierząt. Ja Wam pokażę na przykład pole szerokości do, do ludzi. I kiedy mamy w tym prostokąciku, pojawi nam się osoba, i zbliżymy, to aparat będzie nam wyostrzał na oku. Tutaj akurat żadnej takiej osoby, nawet podobnej do czegoś, co miałoby element oczu, nie ma, więc nie jestem w stanie Wam pokazać. Ale pozwala to też śledzić obiekt, czyli jeżeli obiekt się porusza i my będziemy poruszać się za nim, łapiąc go w tym prostokącie. To aparat będzie nam cały czas trzymał ostrość na oku. To jest bardzo ważne, bo jak robimy zdjęcia model modelom, zdjęcia osobom, dzieciom, to ostrość zazwyczaj łapie się albo na oczu, okach, albo na nosie. I jeszcze tutaj mamy automatyczny wybór pola fokusu, gdzie ja sobie. Tutaj łapię i zobaczcie, nacisnąłem i on mi trzyma. On mi trzyma to miejsce, bo ja tutaj zaznaczyłem, że w tym punkcie ma być łapane zawsze, zawsze ostrość. Czy wszystkie aparaty to mają? Nie. Musicie sprawdzić u siebie w systemach, w aparatach, pobawić się tymi ostrościami, pobawić się autofokusem, sprawdzić, jak szybko autofokus chodzi, czyli jak szybko nam wyostrza dany obiekt. To jest, kiedy to jest ważne? Jeżeli, no w warunkach szkolnych, przede wszystkim, jeżeli robimy akademię, jeżeli, bo to jest czysta reporterka, że tę ostrość trzeba szybko złapać ustawić kadr, ustawić ekspozycję, ustawić czas. No i jeszcze mamy tutaj te kratki, które widzicie, jeśli chodzi o tą przestrzeń. One nam pozwalają odpowiednio ustawić kompozycję. Ale o kompozycji i o tym, tych kwadracikach, które tutaj i tych liniach, które nam się przebiegają, to już będziemy rozmawiać na y, kolejnym webinarze. Ja z powrotem ustawię sobie aparat na statywie. Jestem, zobaczcie, widzicie. Auto, a nie przełączyłem. o Teraz widać, czy widzicie ten żółty kwadracik, który jest tutaj się pokazuje? Bo nie wiem, czy, czy tylko ja go widzę, czy Ty też. Zobaczcie. Fokusuje mi na oko, czyli jeżeli ja się poruszam w lewo, w prawo, to on też. To on też łapie. Zobaczcie, widzicie. Ten fokus chodzi. Za mną, czyli jak fotografujemy dany obiekt, to świetnie ten, ten punkt ostrości nam działa. I zobaczcie, mam cały czas ISO Auto, czyli w zależności od tego, jak ja się zmieniam, jak ja się poruszam, to aparat tą ostrość cały czas mierzy, cały czas sprawdza swoją, swoimi czujnikami. Ja jeszcze jedną rzecz powiem. Na tryb filmowania? O. Jestem już w trybie filmowania, także teraz nie będzie widać żadnego menu. Czy macie jakieś pytania? Czy ja bym chciał w ogóle się dowiedzieć, żebyście tak pokazali też swoje zdjęcia. Co wam sprawia to problem, jak w tych warunkach szkolnych fotografujecie? Jakie zdjęcia wam się udało zrobić? Na czym się koncentrujecie? W jakich warunkach sprzęt, który macie, czujecie się lepiej? A w jakich ten sprzęt pozwala? Na takie gorsze. Już czekajcie bo sobie czas, żeby mi się aparat nie wyłączał. Zegra i blokada. Czy my nie widać? No, bo... widać. Darek, ja się włączę, ale ciebie już słabo słychać odszedłeś od mikrofonu, więc jest trochę... Przez chwilę było widać menu. Słuchajcie, tam jest coś takiego. Tak słabo słychać, bo odszedłem od mikrofonu. Słuchajcie, w każdy aparat ma ustawione czułość pracy, kiedy, czas pracy, kiedy nic się nie dzieje. Czyli jeżeli włączymy aparat i na przykład nie robimy zdjęcia, zostawimy go, nie naciskamy spustu migawki, nie łapiemy ostrości, no to możemy ustawić 30 sekund, 10 sekund i on się wyłącza, bądź tak jak ja teraz ustawiłem, jak widzieliście w menu, bez ograniczeń, czyli on będzie włączony, dotąd aż nie padnie bateria. Tak to wygląda. A jeszcze, propos jednego zagadnienia, o którym Sylwester wspomniał na początku, to drodzy Państwo, Sylwester o tym nie wie, ale. Jeszcze tak, zdjęcia oczywiście już coraz bardziej ogarniamy, ale o, to jest przykład tego zdjęcia i tego modelu, który wykonał Sylwek i który był na konferencji w Radomiu. Mega inspiracja. Technologia druku 3D tak poszła, tak się rozwinęła, daje tyle możliwości. Ja już mam głowę pełną inspiracji i na ten temat także z Sylwkiem rozmawialiśmy. A to jest jedno ze zdjęć. Które wykonywaliśmy właśnie w warunkach takich lekko doświetlonych. Miałem zewnętrzną lampę, żebyśmy mogli sobie podświetlić, zmniejszyć ISO, żeby tą ostrość zachować i szczegóły zdjęcia. I zobaczcie, drodzy Państwo, tutaj mamy fokus, czyli koncentrację na obiekcie na pierwszym planie i przy przysłonie 2.8. Natomiast z tyłu mamy rozmazanych uczestników konferencji. Dobra, to ja... Łączą, bo czuję się wywołany tutaj. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Ja jestem jako ten zapowiadający ogłaszający. Z Darkiem będzie się można spotkać na trzeciej części już 19 grudnia. Ja tylko przypomnę, że wszystkie webinary są nagrywane. Nagrania z reguły dzień później, góra 2. W tym przypadku będzie w środę udostępniony, ponieważ jutro po prostu nie ma cały dzień. Będzie udostępnione na kanale YouTube Mentor Systemy Audiowizualny i tam można znaleźć naprawdę nasze. Wszystkie webinary, nie tylko to jest laboratorium przyszłości audio-wideo, ale także chociażby skodowania czy z aktywnej tablicy i innych. A co nas czeka jeszcze w tym miesiącu? Słuchajcie, przedam jeszcze dwa webinary i patrzę na ściągawkę i zapraszam Was znaczy na swój, to pamiętam. Moi drodzy, ja jestem za tydzień w poniedziałek o 20 z Wami i Darek pokazał Wam, moi drodzy, właśnie statek który fotografował. Te statki były nawet trzy. Słuchajcie, ja porozmawiam z Wami i opowiem Wam o tym, co dalej po wydrukowaniu obiektu na drukarce. Bo bardzo często patrząc naprawdę i w internecie, na konferencjach, widzę gołe wydruki, kolor jest. Kolorem, w jakim był filament, i z tymi wydrukami nic dalej się nie dzieje. Ja mam naprawdę, słuchajcie, masę wydruków, które później zostały poddane postprodukcji, obrobione. Opowiem Wam o tym, jaki jeszcze sprzęt jest potrzebny, co warto mieć, co dalej zrobić z wydrukiem. Czyli słuchajcie, o nakładaniu bazy, o malowaniu co, z czym, jak i gdzie, tak żeby chociażby powstawały takie przepiękne rzeczy jak te statki, które mogliście widzieć na zdjęciu, ale nie tylko, bo naprawdę, słuchajcie, taka korelacja pomiędzy plastyką, techniką i informatyką to jest coś, co warto wypróbować w szkole. A potem moi drodzy uwaga, bo nie w poniedziałek, bo to jest dość ważne. Rzadko kiedy nam się trafiają eksperci, którzy występują w inne dni, ale tak jest w przypadku doktora Macieja Dębskiego. On w poniedziałki nie może, ponieważ zajmuje się innymi bardzo ważnymi sprawami, czyli poświęca czas swoim dzieciom. Ale wygospodarował dla nas czas specjalnie, słuchajcie, to tak Andrzejkowo będzie na 30 listopada. I 30 listopada, słuchajcie, porozmawiamy o tym, czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać. To dość ważne w Przypadku słuchajcie obecnych czasów. Nie tylko tego, że młodzież naprawdę na tych telefonach i dzieciaki spędzają bardzo dużo czasu, ale jeszcze dokładamy im takie programy jak aktywna tablica, laboratoria przyszłości, co też jest spotkaniem z technologią. Więc jak zachować tą higienę cyfrową, zachowując przy tym tą technologię razem z nami w szkole. O tym wszystkim 30 listopada, a później w grudniu wracamy. Trzeci, i ostatnia część. Python, MicroPython i kody Rocky, spotkanie z Darkiem. I słuchajcie, jeden webinar z drugu 3D. Tym razem zaproszę kolegę, innego kolegę z Radomia, który zgodził się pokazać Wam namiastkę, bo tego się inaczej nie da nazwać jak namiastkę słuchajcie blendera, ale być może zainteresuje Was coś więcej. Tak więc zapraszam Was. Jeżeli nie zapamiętaliście nic z tego, co mówiłem, nie ma najmniejszego problemu, zaglądajcie na stronę słuchajcie, aktywna tablica.pl webinaria tam wszystko jest zapisane. Darby. Słuchajcie, róbcie zdjęcia, ćwiczcie, sprawdzajcie. Nie bójcie się sprzętu. No oczywiście nie rzucajcie nim i nie, nie upuszczajcie, ale naprawdę sprawdzajcie, jak, jak działa wasz autofokus w aparatach, jak zwiększyć ISO, czy tutaj tą ekspozycję poprawić, czy tą wartość przysłony. Sprawdzajcie w różnych warunkach, zobaczcie, przyjdźcie rano do szkoły, jak macie zajęcia, zobaczcie, jak jest światło wygląda naturalnie, jak jest poumrok, jak jest ciemno, jak są nawet teraz ograniczenia używania prądu, więc tego światła też jest mniej. Zobaczcie, jak jest w warunkach naturalnych, sztucznych, podćwiczcie, bo naprawdę zobaczycie, że im więcej zrobicie sobie zdjęć dla siebie na testów i zobaczycie, gdzie jest błąd, kiedy. Nie macie presji czasu za sobą, czyli nie macie sytuacji, że musicie wykonać to zdjęcie tu i teraz, i dany fragment, dany moment się nie powtórzy, a jeżeli go nie zrobicie, to w najlepszym wypadku będziecie źli na siebie, a w najgorszym, na przykład, jeżeli będziecie robić to dla szkoły, no to dyrektor będzie zły, że co to za zdjęcie, albo no, dlaczego pani Pan nie opanował sprzętu. Ćwiczcie, sprawdzajcie. Bo im więcej tego zrobicie, tym czujecie się później, że tak powiem kolekwialnie, pewniej na robocie. Czyli... A, ja, a ja tylko dodam, a jak sprawdzacie, to, to ja wysłałem Wam także namiar na YouTube a Mentor Polska i jeżeli sprawdzicie nagrania, kliknijcie tam subscribe, czyli subskrybujcie i dzwoneczek, wtedy nie przegapicie nic, a my poczujemy się z Darkiem jak prawdziwi yy, YouTuberzy, że ktoś tam subskrybuje te nasze webinary. Bardzo. Tak, tutaj... Przydatne informacje dotyczące trójkąta ekspozycji. Słuchajcie, jest wiele grafik w internecie. Jeżeli wpiszecie sobie trójkąt ekspozycji, zobaczycie jak to, jak to wygląda. Nawet w miasto sobie wyjdźcie i poróbcie sobie zdjęcia przejeżdżających samochodów na skrzyżowaniu. Poustawcie sobie nawet dzieciaki na wf i nawet wf w ramach laboratoriów przyszłości, biegające dzieci, grające w piłkę. W warunkach właśnie sali gimnastycznej, gdzie to światło jest takie dość sztuczne, żółte, gdzie trzeba ten balans bieli ustawić, jak dzieciaki robię, grają w piłkę, i naprawdę dobrze zrobione zdjęcie zamrożone przy strzelaniu gola daje mnóstwo satysfakcji Wam jako fotografom, ale też zajawka dla dzieci, które podchodzą. Ja zobacz, ale strzeliłem, widziałeś, jak się ustawiłem, i o to chodzi. Dokładnie. Ćwiczcie, ćwiczcie, ćwiczcie i przychodźcie na webinary. Bardzo Wam dziękujemy jeszcze raz. Życzymy Wam miłego wieczoru i do zobaczenia. Ciepło, ciepło, żebyście nie marzli.